Chciałbym wszystkich zaprosić na 15 już dni książki żydowskiej Midrasza, które odbędą się od 13 do 16 maja w Warszawie. Tradycyjnie w okolicach Placu Grzybowskiego. Korzystamy z kilku różnych lokalizacji, więc to jest budynek przy Twardej 6, tak zwany biały domek, w którym mieści się redakcja Midrasza, a na dole będą przez te 4 dni od niedzieli do środy mieścić się stoiska z książkami, kiermasz książek. Od 12 do 20 codziennie przez te 4 dni można przyjść i sobie zakupić książki. Prawie wszystkie książki o tematyce żydowskiej, jakie są w Polsce, obecnie dostępne na rynku. Mam nadzieję, że nikt nie będzie zawiedziony i wszyscy znajdą odpowiadające im tytuły. Jest to pewnie już dzisiaj kilkaset różnych pozycji, o ile nie więcej. Jest to chyba największy taki kiermasz, więc na to serdecznie zapraszam. Dni Książki Żydowskiej to oczywiście nie tylko kiermasz, ale to są przede wszystkim imprezy towarzyszące, spotkania z autorami, dyskusje. Będzie ich w tym roku też kilkanaście, jak zwykle. Zaczynamy w niedzielę 13 maja spotkaniem z Elżbietą Janicką, autorką takiego albumu przewodnika po Warszawie, Festung Warschau, który jest taką próbą opisania tego, co się dzieje z pamięcią żydowską, czy po miejscach żydowskich, czy po getcie warszawskim w topografii współczesnej Warszawy. Bardzo ciekawa książka i bardzo krytyczna wobec tego, co się dzisiaj w Warszawie dzieje, gdzie ta pamięć żydowska niby jest, ale z drugiej strony bardzo często upamiętnienia tego, co działo się na przykład w warszawskim getcie, zostają jakoś gdzieś zepchnięte na margines współczesnej pamięci, i przykrywane przez inne wydarzenia, czy to powstanie warszawskie, czy jakieś późniejsze wydarzenia. I ci Żydzi powoli jednak znikają z mapy. Jest następne spotkanie, które jest spotkaniem Kamienie na Macewie, spotkanie z autorką książki, która się ukazała w wydawnictwie Austeria, z Joanną Preisner. Kamienie na Macewie to jest książka o Holokauście w powojennym filmie polskim. Tych filmów nie było wcale tak wiele. Wątki się pojawiały w różnych filmach, ale filmów właściwie w całości polskich poświęconych zagładzie było, jak się okazuje, dopiero kilkanaście. Autorka mówiła 18 filmów, począwszy od ulicy Granicznej Forda, z najwcześniejszych, skończywszy na jakichś współczesnych produkcjach. Każdemu filmowi towarzyszy odrębny esej, autorka omawia, jak one były, jak one powstawały, jak niektóre leżały zresztą przez wiele lat na półce, nie wolno było ich pokazywać, jak na przykład Kobieta przy torze, według opowiadania Naukowskiej. I to jest wielki tom omawiający właściwie całą historię kina holokaustowego w Polsce. Przy czym są to często filmy mało znane, filmy, których obejrzeć często prawie nie można, gdzieś tam leżące w czeluściach filmoteki narodowej. Ale mimo wszystko bardzo, bardzo ciekawe. Nie nad rzekami Babilonu. To jest taki tytuł antologii poezji jidyszowej, która powstawała w Polsce ludowej. Antologię ułożyła profesor Magdalena Ruta, która jest takim zbiorem poezji tworzonej w języku jidysz w Polsce już po wojnie. Ona będzie o tej książce rozmawiać z Belą Schwarzman-Czernotą. Centrum Badań nad Zagładą Żydów Polskiej Akademii Nauk jest takim z naszych właściwie stałych partnerów Dni Książki Żydowskiej, i tym razem też jego pracownicy Dariusz Libionka, Barbara Engelking i Jacek Leociak będą dyskutowali o tym, jakiej historii Polacy potrzebują, i przedstawią podstawowe kierunki badań współczesnych, prowadzonych w Polsce badań nad Zagładą Żydów. To wciąż w niedzielę o 19:30.
Żydowski Polak, Polski Żyd to jest taka książka, która powstała po konferencji zorganizowanej przez Wydział Polonistyki w Warszawie. Zredagowały książkę Alina Molisek i Zuzanna Kołodziejska. To jest rzecz o, mówiąc najogólniej, literaturze polsko-żydowskiej, czy pograniczu literatury polskiej i żydowskiej. I o tej książce będą redaktorki tomu rozmawiać razem jeszcze z innymi badaczkami tejże literatury, czyli Dorotą Krawczyńską i Belą Schwarzman-Czarnotą. Będą mówić o tym, czym był ten fenomen polsko-żydowskiej literatury. Tego samego dnia, to znaczy w poniedziałek o 18:00, kolejne spotkanie o literaturze żydowskiej tworzonej już po wojnie, po zagładzie w Polsce Ludowej. Mianowicie literatura żydowska, literatura jidysz w PRL. Spotkanie zatytułowane Bez Żydów, bo tak się też ta książka wydana w wydawnictwie Austeria Magdaleny Ruty będzie nazywać. To jest rzecz właśnie o tym, jak powstawała żydowska literatura po wojnie wśród tych Żydów, którzy w Polsce zostali, wśród tych Żydów, którzy w Polsce pragnęli jeszcze pisać i tworzyć po żydowsku, którzy najczęściej Polskę opuścili później w różnych falach emigracji. I o tej książce dyskutować będzie autorka Magdalena Ruta, która poprzedniego dnia będzie prezentować swoją antologię poezji jidysz, i druga też wybitna badaczka literatury polsko-żydowskiej, Monika Adamczyk-Garbowska. W poniedziałek wieczorem w Austriackim Forum Kultury spotkanie, mam nadzieję, że nie będzie to jedyny hit naszych dni książki, chociaż doświadczenie podpowiada, że jak się pojawia gdzieś w tytule antysemityzm, to od razu przychodzi dużo więcej ludzi. Spotkanie z Aliną Całą, której wielka książka na temat antysemityzmu w Polsce, jego źródeł, czyli właściwie dziejów tradycji narodowej, w której antysemityzm odgrywał dość ważną rolę. Ta książka się niebawem ukaże nakładem wydawnictwa Nisza. No i będzie to okazja, żeby się z autorką spotkać, dyskutować i prezentować książkę będą też historycy Anna Landau-Czajka i Grzegorz Krzywiec. Może się spierać z autorką, może nie. Zobaczymy. Pewnie przyjdą tłumy, bo Jelina Cała i temat antysemityzmu w Polsce zawsze tłumy przyciągają. Wtorek. Kłamstwo krwi to jest książka Jolanty Żyndur, badaczki z Uniwersytetu Warszawskiego. Książka poświęcona stereotypowi mordu rytualnego, czyli przekonania, że Żydzi mordują, wykorzystują krew, prawda, do jakichś swoich celów rytualnych. Ta książka prezentuje dzieje tego stereotypu, pokazuje, cóż on dla Żydów znaczył, znaczy do jakich tragedii doprowadził, jak bardzo jest żywotny. I Jolanta Żyndur będzie rozmawiała z Piotrem Weiserem na ten temat, o swojej książce i w ogóle o dziejach tego posądzania Żydów o mord rytualny. No tak się składa, że na Dniach Książki Żydowskiej oczywiście nie może zabraknąć publikacji stricte holokaustowych, prawda? To niestety jest smutna część tradycji tutejszej, powojennej, i tym razem będzie podobnie. Treblinka pojawiła się już rok temu przy okazji relacji Jehiela Reichmana, jednego z nielicznych ocaleńców z Treblinki, ludzi, którzy przeżyli i dali świadectwo temu, co się w obozie stało. Tym razem mamy kolejną relację, relację Richarda Glazara, człowieka, który również, podobnie jak Reichman, przeżył obóz w Treblince, ocalał stamtąd i również dawał świadectwo. Jego książka właśnie się ukazała nakładem wydawnictwa Karta i o tej książce będą rozmawiały Elżbieta Janicka i Ewa Koźmińska-Frejlok. O 19:30 we wtorek w Austriackim Centrum Kultury wieczór poezji Paula Celana i
poetów z jego kręgu. 2 lata temu wydawnictwo Austeria wydało taką fundamentalną biografię Celana, Johna Felstinera. Tym razem przychodzą 2 kolejne książki. Książka ukraińskiego badacza Petra Rychły o kręgu poetów piszących po niemiecku, Żydów mieszkających w Czerniowcach i potem rozjeżdżających się po świecie. Paul Celan i jego krąg to jest spotkanie poetyckie we wtorek o 19:30 w Austriackim Forum Kultury poświęcone twórczości już nie tylko samego Paula Celana, ale także kręgu innych poetów, żydowskich poetów piszących po niemiecku, wywodzących się z Czerniowców i z dawnej austro-węgierskiej Bukowiny. 2 lata temu wydawnictwo Austeria wydało taką fundamentalną biografię Celana, Johna Felstinera, a teraz jest czas, żeby pójść dalej, żeby przedstawić go w kręgu innych poetów, a także przedstawić polskie interpretacje, polskie i nie tylko, zresztą polskie interpretacje różnych wierszy Celana. I temu posłużą 2 książki, o których będziemy tutaj mówić. Jedna to jest książka ukraińskiego badacza Petra Rychły, właśnie o kręgu poetów czerniowieckich, Szybolet. A druga rzecz to jest antologia zrobiona przez też poetkę Joannę Roszak. Antologia Kartki Celana. Tych kilkanaście zaproszonych osób interpretowało swoje poezje. I to będzie taki właśnie wieczór poetycki. Udział wezmą Joanna Roszak, jako autorka tej antologii, Jakub Ekier, wybitny tłumacz poezji niemieckiej, germanista Paweł Piszczatowski. Ja jako redaktor tego tomu poetów czerniowieckich i poeta Marcin Sendecki. To będzie we wtorek o 19:30. I środa, ostatni dzień, Ocaleni z XX wieku. To jest książka fotografika Mikołaja Grünberga, który oprócz tego, że zajmuje się fotografią, również pisze. Wybrał się jakiś czas temu do Izraela, gdzie rozmawiał z polskimi Żydami, ostatnimi, najstarszymi polskimi Żydami, którzy jeszcze Polskę pamiętają, którzy jeszcze zachowali specyficzną taką polsko-żydowską polszczyznę. Opowiadają o sobie, o tym świecie, który tutaj pozostawili, o zagładzie, bo ona zawsze jest gdzieś w tle tych rozmów o swoim późniejszym życiu też w Izraelu. To jest bardzo wzruszająca książka, bardzo takie poruszające wywiady i Mikołaj Grünberg opowie nam o niej, o tym, jak one powstawały. Ja będę z nim o tym rozmawiał. To jest w środę o 17:00. Spotkanie z redaktorami czasopisma Muzyka Judaica. To jest czasopismo poświęcone, rocznym właściwie poświęcone muzyce żydowskiej, czy żydowskim wątkom w muzyce, czy muzyce tworzonej przez żydowskich kompozytorów. Różnie to bywało. Jego naczelnym redaktorem jest profesor Michał Bristigier, wybitny muzykolog, muzykoznawca, meloman. I on razem z innym muzykologiem Antonim Buchnerem, tudzież ze swoim asystentem Michałem Klubińskim, będą rozmawiali o żydowskiej muzyce. Zaprezentują utwory powstałe w kręgu żydowskich kompozytorów tworzących w Terezinie, wywiezionych przez Niemców do Terezina. I spotkaniu będzie towarzyszył koncert. Będzie koncert, śpiew i fortepian razem z towarzyszącym mu kwartetem smyczkowym. To wszystko w Austriackim Forum Kultury o 18:00 w środę. W programie będzie muzyka instrumentalna i też wokalna, między innymi Dariusa Michoda, Szostakowicza, Mieczysława Weinberga, także to nie jest tylko kręg tereziński, ale także inspirowana w różny sposób zagładą. Ostatnie spotkanie Dni Książki w środę o 19:30
Hasydyzm polski, źródła i badania. Dwóch wybitnych jego znawców, Jan Doktor z Żydowskiego Instytutu Historycznego i Marcin Wodziński z Uniwersytetu Wrocławskiego. Ich książki ukazały się nakładem wydawnictwa Austeria. Marcin Wodziński, ostatnia książka Marcina Wodzińskiego, to jest zbiór źródeł do badań dziejów hasydyzmu w Królestwie Polskim. A Jan Doktor wystąpi tym razem jako tłumacz sławnej księgi Sifrei Habesht, czyli księgi chwały Baal Shem Tova, takiej no, podstawowej książki hasydyzmu opisującej dzieje i czyny Baal Shem Tova, uważanego za założyciela hasydyzmu, za pierwszego hasyda. Oni będą rozmawiali o polskim hasydyzmie, o jego źródłach i o tym, jak można je dalej wykorzystywać w dalszych badaniach historycznych. Serdecznie zapraszam wszystkich warszawiaków, nie tylko warszawiaków, tych, którzy będą mogli być wówczas w Warszawie, od 13 do 16 maja na Dni Książki Żydowskiej, 15 już ich edycję, serię spotkań z autorami, pisarzami, badaczami kultury żydowskiej, także na kiermasz książki. Wszystko w okolicach Placu Grzybowskiego. Kiermasz książki czynny od 12 do 20 przez 4 dni w białym budynku przy Twardej 6. Inne spotkania bądź to w klubie Mamele w Teatrze Żydowskim, bądź to w Austriackim Forum Kultury na ulicy Próżnej. Także tam będzie się przez te 4 dni koncentrować żydowskie życie książkowe w Warszawie.